Także witam Was, widzę w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będę dla Was kolejny odcinek, oczywiście z bójkowej formy. Możecie oczywiście dostać tutaj lajka, suba, dzwona, będzie mi miło. A ja już i zdać hashtag class disco. O, sorry za lag, ale no będą niestety, bo na nowe jest wszystko pozainstalowywane. I wiecie, nie? Nowy komputer, te sprawy. Ale dzisiaj do rzeczy, bo jedziemy. My jedziemy. Kosia, ten pokosić sobie łąki. Ja ściszę trochę te dźwięki, albo jednak nie. Jedziemy pokosić łąki. No bo to już jest czas ostatnich sianokosów. No trzeba jednak to zrobić, bo no będziemy krówki, mamy krówki w końcu na gospodarstwie i też trzeba je wykarmić jakoś, nie? Będziemy oczywiście na dniach kręcić paszowozy i to wszystko, także zobaczycie wszystko na odcinkach. Oczywiście standardowy zestaw, czyli Ursus 914 Deluxe i tutaj taka kosiareczka, którą w poprzednim sezonie, czy tam jeszcze w tym kupiliśmy, się pamiętam. Więc się tyle tych odcinków, że już nawet nie pamiętam, kiedy kupiliśmy tą kosiarkę. Tu nawet pole jest po tym. Dojeżdżamy do tyle, ile się da, tyle kosimy. Wiadomo, żeby jak najwięcej tego było. Teraz sobie jedziemy dookoła. A zaczniemy sobie od... Wysimy tyle, ile się da. Tak mówiłem. Żeby było tyle, żeby starczyło, a nie brakowało też. Jednak tych krów mamy 50 sztuk krów. Jednak, no, żeby to utrzymać, to pewnie potrzeba trochę mieć tych rzeczy. My będziemy kręcić, mówię, na dniach paszowozy to wszystko. Jak będzie się działo. Także oglądajcie każdy odcinek, będzie miło oczywiście, widzowie. No jakieś bugi, widzicie, widzowie. A to nieważne. Co, kosimy, kosimy. A niedługo jeszcze po sianokosach zaczną się uprawki, nie? Pod kolejne zboża i też będzie trzeba rzepak wysiać pewnie. Rzepak. No, rzepak będzie trzeba tak, no tu posiać, nie? Mamy taki dzień, także. No więcej, bo wam nic nie muszę mówić, nie? Także witam Was i po cięciu oczywiście. Nagrywam dalej.
się Android cięcia, bo chciałem się upewnić, czy dobrze nagrywa się dźwięk. Mi się dobrze nagrywa, także takie ustawienia mogą zostać. Szybko mamy do poruszenia, dlatego trzeba się śpieszyć, bo jeszcze żeby też deszcz nie padł. Bo jak jakiś deszcz albo jeszcze lujnie, to dopiero będą jajce jak berety. No bo jednak wiecie, nie? Lipa by była, nie? Jakby teraz też spadł i tyle, nie? Byśmy musieli, byśmy byli na minusie, nie? Byśmy musieli robić kolejne sionokosy, a kolejne sionokosy to ta sama robota. Także tak to bywa w tym życiu. Jedziemy na kolejne łąki. Teraz jedziemy tu na tą wąską, później jedziemy jeszcze na jedną i później jeszcze na kolejną. No w tym roku nam doszły dwie nowe łąki, także trzeba się uporać. Ty tą łąkę to też dobrze znacie widzowie, także nie muszę je wam przedstawiać. Tu se na to jedziemy dookoła pinatki, bo później będziemy sobie się świecie już normalnie. Wszystko trzeba skosić, także. Dalej oczywiście, nie? Ale to będzie wykoszone widzowie. Jaj, będzie. FPS-y się trzymają, tam wiem. Stałe 60. Więc tylko patrzeć jak takie FPS-y się trzymają. No i ciśniemy dalej, wiadomo. Już coś widzę, widzę, że na kamerce się robi ciemniej. W życiu też się robi ciemniej już. Czy na bralu. Tak to jest. Jutro też widzę, mam na 10, także mogę dzisiaj sobie posiedzieć i mam chociaż wrzucić te materiały. No i mogę sobie się coś innego porobić, wiadomo. Pewnie jak wrzucę to będzie koniec, nie? Amen. I tyle pewnie będzie z tego.
mojego robienia. Jutro wam przejdę, już co publikuję. W środę też wam opublikuję i będzie koniec, nie? Jak ty mówię. Jeszcze 10 minut akurat, co wiecasz, trochę poprosimy i będzie git, nie? Myślę, że nawet pojedziemy na te nowe łąki, najpierw będzie Firehunt. Poprawimy i bo już chcę tutaj polecieć na pełne i to skosić, widzowie. Patrz, i rura, nie? To wszystko na raz. Dobra, prawie na raz. Dobra, ja właśnie nie mam na raz, co? Ja chociaż, dobra, właśnie. Ja też. Rura, jak to mówię. Dobra, jedziemy dalej, nie? Oporowo. Na FPS-y się kapitalnie trzymają, także jest dobrze. Źle. A tu pojedziemy na tę nową łąkę. Pamiętacie już chyba tą drogę z pierwszego sezonu, ale no co zrobić? Także to było rok temu praktycznie, albo parę miesięcy temu. Jeszcze sezon pierwszy trwał parę miesięcy temu. Pamiętam, że skończyłem tylko wtedy sezon, bo miałem już słaby komputer i dlatego skończyłem tą serię. Ale teraz, wiecie, no trzeba nagrywać, nie? Nie ma zmiłuj. Kanał się rozrósł. Tam tego momentu i tak do... przez tą serię dobrze się kanał rozwijał, nie? Też, bo ja pamiętam, że tu kurwa John Deere'em robiłem, nie? John Deere'em chyba M? Nie, jaki to był? R-ka to najmocniejszy. Jedziemy. A już problemy się zaczynają, bo nie mogę tu dokosić. Pewnie przez jeden fajny błąd tutaj. Wiecie jaki? Po prostu trzeba podejść do pola i to kupić. A jak nie to pole, to... Bardzo możliwe, że to nie tamto było. Trzeba kupić, tylko trzeba kupić to, widzicie. Awaryje na odcinku, nie? No i teraz mogę pewnie jeszcze to dokosić. Dokładnie. Tu trzeba patrzeć, widzę też jak się jedzie, bo tu wszystko dokosić, wiecie o co chodzi. To też w sumie to kasiny, spokojnie. No i pierwszy przejazd mamy zrobiony, także gitara, jak to mówią. Jak dobrze pójdzie, to jeszcze na jedną nową łąkę pojedziemy, a to wszystkie stare pokosze już też poza odcinkiem
widzowie to wam tutaj zamulał, tylko będziemy gasić wszystko to, te co nowe to na pierwszy ogień, nie? A nowe łąka jeszcze jest tam koło sklepu, jakbyście chcieli wiedzieć. Puszczamy i rura, jak to mówimy, rura, z dnia. Mamy 12 minut. Kurde, jak to szybko leci. Także no szybko się aż kończę nagrywki w ogóle. Co nie? To fakt. Uwaga, no, nagrywki kończą o godzinie kurwa 19. Maksymalnie 19.15, no to się kończę lepsze. Ostatnio aż kurwa do 21 nagrywałem, nie? To jest jak nagrywam to różnie, nie? Ale nagrywam, więc na daily dalej jest trzymane, nie? Ciężko jest, ale jest. Nie odpuszczę jednak tego tematu, nie? To dobre i tyle, nie? Codziennie muszę coś odcinki, to... Taki patent, że... Dobra, mamy 12, będzie mijać teraz chyba z 13 minut, jak my tam dojedziemy. Trochę kawał z tego tutaj miejsca mamy na tamten, także no trzeba trochę pojechać. Tu tak to lepiej, że widzowie. Ja co zrobić? No to ja może przekazać jak ten kusiarka wygląda, no ja co na państwo. I w sumie, bo do tyłu można na tym jeść. Dobra. I rura. My sobie pojedziemy w prawo, tak czy siak, będziemy lecieć. Serwisu. Widzę, że tak nie. No właśnie, to my dojedziemy. Jeszcze dojedziemy BM-kę do mechanika, bo tam odma jest zepsuta i w sumie jeszcze coś tam jest zepsute. To sobie dojedziemy na pole i wam pokażę tę łąkę nową, jeszcze drugą, żeby pamiętać co rośnie. Zobaczycie. Te pole, teraz jak zobaczcie jak one wyglądają bez tego ścierniska, bez tego wszystkiego. Biednie, nie? No co zrobić? Nie, tu mamy to po lewo, tą łąkę, nie? To jest ta łąka też. No ja se rozłożę.
jeszcze jedziemy, szybko przejdę sobie, jedziemy zawieźć PM-kę do Adasia mechanika. O, już. To z nią już jest ciężko, widzowie, nie? Tyle wam powiem w temacie. Jest z nią ciężko i już nawet czasami ciężko odpala. No i trzeba też już, widzowie, wystarczać do nowego tego. Miałem mu odstawę, ale miałem tylko mu zostawić i on już się za nią weźmie. I tam na kolejnym odcinku jeszcze będzie już to odbiorów, albo na za dwa odcinki zobaczymy. Chyba jeszcze ją dzisiaj zrobię, ale no, zależy, w sumie to zależy co będzie, nie? Także ja, widzowie, się żegnam, BM-ka niech se stoi i co, do kolejnego odcinka, na razie i cześć!